Swoje 15-lecie obchodzi wobec Państwa, przesuwając specjalnie koncerty jubileuszowe właśnie na 18 września, grupa bardów. Bardów, którzy są no, swego rodzaju ewenementem lubelskim. To tu powstał zespół, który propaguje piękną literaturę śpiewaną, poezję śpiewaną, rzec by można, cokolwiek miałoby to oznaczać. To grupa, która swą delikatną muzyką i takimi tekstami nawiązującymi nierzadko do słynnych lubelskich poetów, ba, często to poezja ludzi związanych z Lublinem jest przez nich prezentowana podczas różnych koncertów, a tych było, no powiem setki, ale bodaj podczas 15 lat może i więcej. A przed Państwem Lubelska Federacja Bardów. Kochana łódko, to dla Ciebie piosenka ludowa Ataman Miło Bracia Miło. Mam nadzieję, że razem z Państwem razem zaśpiewamy. To dla Budki. Precz kozacy tchnęli 100 tysięcy koni w cwał i pokryły pole, pokryły brzeg. Setki porąbanych i poprzestrzelanych ciał. Miło bracia, miło, miło bracia żyć z naszym koleżką rzuci, za innego wyjdzie, pamięcią mnie przyćmi da. Tej wolności szkoda, gdy już się po niej rzeka szkli. Szkoda ostrej szabli, bułanego konia żal. Miło bracia, miło, miło bracia żyć. Naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Miło bracia, miło.
martwić świat. Jest wielość śpiewaków frontowych w naszym zespole. Pod tym względem jesteśmy nietypowi. Przed Państwem Piotr Seli we własnej piosence. Twórca przeboju w bardziej rockowym stylu, nazywa się Marek Andrzejewski. Posłuchajcie jego pieśni, weźcie w niej udział. Ciało, czyli lekcja fizyki. Przyciągania zależności żyć nie dadzą w samotności. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Człowiek leci jak ta strzała, kiedy siła ciała działa. Aha! Jeżeli nie to ciało, ciało się tym wzrusza, tak
koleżki do mogiły. Od koleżki do mogiły. Nie ma siły na te siły. Aha! Jeżeli jest to ciało, ciała określoną siłą, na wybie ciało, to drugie ciało działa. Na wszędzie siłą, to osobą, co robię, to ścigać, złożoną przeciwnie. Teraz to wy powiedzicie, wiesz wszystko o tym świecie. Z podróżnika do fizyki, najdrobniejsze zna tajniki. Teraz to wy powiedzicie, wiesz wszystko o tym świecie. Z podróżnika do fizyki, najdrobniejsze zna. Jeżeli jedno ciało działa określoną siłą, na drugie ciało, to drugie ciało działa. Na pierwsze siłą, tą samą, co do mnie kości dać, złudzoną przeciwnie. Właśnie, to jest Marek Andrzejewski. Tak, jest on jego piosenki, on jest bardzo podobny do swoich piosenek. Po mojej prawej stronie stoi iskierka o nazwisku Jola Chief. Ona jest mistrzynią Polski w taekwondo. Oprócz tego świetnie śpiewa, ma cudowną barwę głosu. Chcieliśmy znaleźć dla niej taki utwór, żeby mogła połączyć ten swój sportowy nerw i urodę głosu. I chyba znaleźliśmy taki utwór. Nazywa się Imperium Intymności. Jola Chief. Oh,
oraz ich wasza przyjaciółka. Nazywamy się Lubelska Federacja Bardów. Już tak od 15 lat się nazywamy. Proszę Państwa, za chwilę musimy wracać do teatru, gdzie należy nam zagrać kolejny koncert rejestrowany przez telewizję. I ten obowiązek nas już w tej chwili powolutku za kołnierze wyszarpuje w tamtą stronę. Bardzo pozdrawiam Lublin zakochany w wódce Suflera, a poprzez to w Lublinie i w Lubelszczyźnie. Kiedy tak jesteśmy razem, jesteśmy sobą, stanowimy jakąś fantastyczną odrębność i myślę, że to się utrzyma i że myślę, że wódka Suflera ma w tym wszystkim, co się dzieje dobrego wokół Lublina ostatnio, znaczący wpływ. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. 100 lat Budko kochana, zostaniesz w naszych sercach, będziesz w naszych sercach tak długo, jak będziemy żyć. Miejcie się dobrze, panowie. Dziękuję ci, Tomku Zelczewski, który do mnie zadzwoniłeś, kiedym za granicami przebywał i cieszę się, że mogło do tego wszystkiego dojść. Na koniec zaprezentuję piosenkę ludową. Zaczęliśmy od ludowej i ludową zakończymy. Ona, ta piosenka, opisuje Lubelszczyznę, która jest na pograniczu dwóch stylów życia, na pograniczu dwóch kultur, stylu wschodniego i zachodniego, co jest odzwierciedlone w kaplicy Świętej Trójcy, na którą ja w tej chwili patrzę, w malowidłach mistrza Andrzeja, gdzie figury zachodniochrześcijańskie malowane są ręką chrześcijanina wschodniego. Taka też jest ta piosenka o nas, o Lublinie, o Lubelszczyźnie, o takim napięciu wewnętrznym pomiędzy wschodem i zachodem. To za to napięcie niektórzy w tej chwili oddają życie 1000 kilometrów stąd na wschód. Dziękuję pięknie. 100 lat Budko kochana. Dzięki. Ulubione serce, a gdzież moja kochaneczka, ulubione serce. Wstaje neczce kare konie, wstaje neczce lejce, w pokoiku kochaneczka, ulubione serce, w pokoiku kochaneczka, ulubione serce. Za pokaz.
Agracja Bardów, Jola, Marek, Piotr i Jan, dowodzący tym towarzystwem. Lubelska Federacja Bardów, prosimy, żebyście poczekali jeszcze przez moment. Kilku panów chce wam coś przekazać. Jeśli będziecie łaskawi troszkę bardziej do centrum sceny. Kilku panów, których być może państwo rozpoznają, to nie jest pewne do końca, ale być może ci trzej panowie mają kilka słów do powiedzenia. Janku, upiekliśmy tort dla was, proszę bardzo, tutaj na, z okazji 15-lecia. Torcik. Staramy się, żeby się nie wylał. Dobrze, dobrze. Najlepsze. Fantastyczne, nie reszcie. Dziękuję.